Miedź ma za sobą pierwszy mecz kontrolny w zimowym okresie przygotowawczym. Z nami jest Kamil Zapolnik. Kamil, wracasz do gry po takim ciężkim okresie jesiennym, gdy długo nie grałeś, nie trenowałeś z zespołem. Jak w tym momencie się czujesz? Jak czujesz się po tym pierwszym meczu? No tak, na pewno ten okres bez gry, bez treningów był ciężki. Powoli wracam, wchodzę na obciążenia, jeszcze jakiś tam lekki dyskomfort czasami czuję, ale trzeba to przezwyciężyć i powoli łapać ten rytm meczowy, te obciążenia. A po dzisiejszym meczu szczególnie cieszę się, że po prostu wróciłem do tej gry, mogłem zagrać te 60 minut. Wynik mógł być lepszy, ale tak, jeżeli chodzi o osobiste odczucia, to bardzo się cieszę, że mogłem wrócić do gry. Kamil, i wracasz też na, można powiedzieć, stare kąty, bo w przeszłości byłeś związany z Górnikiem. Pewnie tutaj na tych boiskach, które widzimy na obiekcie Górnika, wielokrotnie wylewałeś swoje poty. Tak, ale akurat na tym boisku, na którym dziś graliśmy, jeszcze nie miałem okazji grać. To boisko było dopiero w planach w moim pobycie tutaj. Jak na tą porę roku, myślę, że boisko było w miarę nieźle przygotowane. Wiadomo, że ciężko o jakieś super warunki w tym okresie. Boisko było grząskie, ale jak na tą porę roku uważam, że było dobrze przygotowane i to był fajny sprawdzian dla nas. Za nami pierwszy tydzień. Ten mecz ukoronował ten okres. Jak podsumujesz te pierwsze dni wspólnych treningów? Na pewno dużo, dużo intensywnej pracy, dużo biegania. Myślę, że te obciążenia jeszcze będą w następnym tygodniu jeszcze większe, dlatego trzeba, mamy jeden dzień wolnego, trzeba się szybko zregenerować i no i trenować, walczyć dalej, bo mamy cel do zrealizowania i wszyscy, jak tu jesteśmy, to wierzymy w to i musimy robić wszystko, aby się utrzymać w lidze. Dzięki, Kamil, powodzenia. Dzięki.